A oto zawód liftera. W Skylinesach on się dosyć często zdarza. Może prowadzić do bardzo dużych korków w mieście. Jeździ on po prostu w kółko, po prostu się zbagował. Zawód liftera występuje dosyć często w przeróżnych miejscach na mapie i kompletnie nie da się zrozumieć, co on właściwie robi. Jak widzimy, jest tutaj drugi samochód i on po prostu zniknął. Jeżeli sobie wejdziemy w ten samochód, co on aktualnie robi, to jest turysta, który jedzie do domu. Ale to nie ma znaczenia kompletnie, ponieważ oni mogą to robić w nieskończoność. Najczęściej to są samochody sportowe i one po prostu driftują. Także tak to wygląda i tak wygląda zawód driftera w Cities Skylines PlayStation 4.